Kochani, z okazji 1 kwietnia chcę wam wyjaśnić pewną zasadniczą rzecz, do czego u człowieka służy rozum. U człowieka rozum służy do wyjaśniania, czemu podjąłem taką decyzję i czemu ta decyzja jest słuszna. I gdyby nie rozum, to człowiek miałby ogromnie dużo problemów, żeby wyjaśnić komukolwiek, a szczególnie sobie, czemu podejmuje takie decyzje, które krzywdzą, to jest takie małe słowo, które powodują, że traci najcenniejsze wartości, które posiada. Bo człowiek, weźmy na to jakiegoś przemysłowca, jakiś przemysłowiec, który ma dobrze prosperującą firmę, nagle wpada na pomysł, że warto jest zainwestować w coś, co przyniesie dużo, dużo większy zysk, a w co nikt nie inwestuje, bo już setki stracili na tym. I ten przemysłowiec potrafi zainwestować grubą gotówkę, grubą fortunę, żeby splajtować. I żeby potem udowodnić, że on zrobił w życiu coś ważnego. I tu wydaje się, że ma to jakieś podstawy logiki. To jest tak, jak człowiek idzie na ruletkę, przegrywa, przegrał już połowę forsy, z którą przeszedł, to co wtedy robi? Podwaja stawkę. No bo chce się odegrać. I kochani, chcę wam powiedzieć, że gdyby nie logika, to człowiek by w ten sposób nie postępował. To by sobie nie tłumaczył, że to jest sensowne, że należy się odegrać. Do czego dążę? Do czego dążę? Dążę do tego, że trafiła mnie taka sytuacja, kiedy on i ona doszli do wniosku, że najwyższa pora, żeby się rozstali, rozeszli i poszli w dwa różne kierunki, ponieważ do siebie nie pasują. I co zrobili? Wyprodukowali dziecko. W jakim celu? Żeby się jeszcze bardziej przekonać, że nie pasują do siebie zupełnie i należy się natychmiast rozstać. I wiecie, co zrobili? Wyprodukowali drugie dziecko. I zostali razem. I to jest logika. Logika, kochani, to jest takie cudowne narzędzie, że największą głupotę z punktu widzenia rozsądku można tak przedstawić logicznie, że to ma sens. Tak jak chociażby prima aprilis. I dlatego życzę wam, kochani, życzę wam, oprócz logiki, życzę wam trochę zdrowego rozsądku. Prima aprilis.